Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pasjonatów. Dzisiaj zobaczycie nas, czyli Teatr Jednej Miny z Krakowa. Zapraszamy. Teatr Jednej Miny jest bardzo młody, ma dokładnie roczek i miesiąc, aczkolwiek całym tym kuglarstwem, całym aktorstwem bez słów zajmujemy się dosyć długo, bo ponad 5 lat. Skąd wzięła się nazwa Teatr Jednej Miny? Teatr, ponieważ udajemy, że jesteśmy teatrem, a jednej miny dlatego, że chcemy wzbudzać uśmiech w widzu. Jedna mina jest tu definicją uśmiechu. Zadowolonych ludzi. Dlaczego przyjechaliście właśnie do Białej Podlaskiej? To jest drugi koniec Polski praktycznie. Może zaczniemy od tego. Występowaliśmy w Białej już drugi raz. Pierwszym razem graliśmy spektakl Skała podczas Podlaskiej Jesieni Teatralnej, gdzie zaprosiło nas Bialskie Centrum Kultury. Tym razem, 8 lutego, graliśmy na balu gimnazjalnym. Zaprosiła nas Rada Rodziców Gimnazjum nr 2. I w ogóle zupełnym zbiegiem okoliczności okazało się, że ja skończyłem to gimnazjum, ponieważ pochodzę z Białej Podlaskiej, gdzie mieszkałem 20 lat. Mieszkam w Krakowie od 6 i 7. Dla kogo gracie? Nie chcę powiedzieć, że gramy dla wszystkich, aczkolwiek grupami docelowymi są dorośli i dzieci. Oraz młodzież. Czym się zajmujemy? Teatr Jednej Miny. Spektakle, animacje, fire show, warsztaty. Spektakle, czyli autorskie spektakle uliczne, grane głównie na ulicy. Z definicji, oczywiście place, ulice, skwery, wszystko. To są spektakle głównie plenerowe, aczkolwiek w przygotowaniu są wersje wewnątrz obiektów. Animacje to są scenariusze animacyjne dla dzieci i dla dorosłych. Dla dzieci są to, pracujemy w oparciu o pedagogikę cyrku. Prowadzimy zajęcia animacyjne plenerowe połączone z pokazami. Wszystko odbywa się pokaz, warsztat, pokaz, warsztat, pokaz, warsztat. Zaczynając od prostego żonglowania chusteczkami, poprzez żonglowanie piłeczkami, maczugami, świat wielkich baniek mydlanych, zamykanie dzieci w bańce, interakcje szczudlarskie z dorosłymi, z dziećmi, konkurs gigantycznej skakanki, rola bola równoważnia cyrkowa, chodzenie po linie, flower sticky, czyli wszystko, co z cyrkiem z kolorami związane. Animacje dla dorosłych opierają się o rozrywkę połączoną. To wszystko zależy od charakteru imprezy. Głównie zależy nam na integracji. Prowadzimy zabawy integracyjne, animacyjne dla dorosłych, połączone z pokazami. Następną częścią są pokazy fire show. To są szalone, ogniowe pokazy, w których wykorzystujemy dużo ognia, efektów pirotechnicznych, wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy. Oraz warsztaty. Prowadzimy warsztaty doszkalające dla pedagogów wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Warsztat cyrkowy połączony z projektem maratonu artystycznego, z którym podróżujemy po całej Polsce. Drogami wojewódzkimi, jednocyfrowymi. Nie takie 8, 7, 9. Tylko 7 albo 4. To teraz już po części się dowiedzieliśmy, ale jeszcze tak dokładnie, skąd bierzecie pomysły na swoje spektakle? Pomysły na spektakle
Scenariusz pisze życie. Nie, chodzi, wymyślamy, wszystko jest oparte o jedną scenę, do której dobudowujemy całą historię oraz prywatne wydarzenia w życiu, które są motywacją i po prostu chciałbym coś opowiedzieć, co mi się w głowie urodziło. Oczywiście ubrać to w język teatru ulicznego, uniwersalnego, bez słów. Po prostu nie chodzi tutaj o podbicie rynku zagranicznego, tylko o uniwersalny przekaz, który jest skierowany do konkretnego widza. Od strony technicznej, jak wyglądają wasze próby? Próby są bardzo radosne. Nikogo nie zmuszamy do przychodzenia na próby. Świetnie się bawimy, chodzimy do... próbujemy w różnych miejscach, czasami przed spektaklem, jeżeli nie mamy dostępu do sali, próbujemy w domu. W dużym pokoju 30-metrowym. Chodzimy do Staromiejskiego Centrum Kultury w Krakowie. Albo robimy próby plenerowe. Robimy próbę wszędzie, gdzie się da, na stacji benzynowej. A czy ćwiczycie na sucho, czy od razu na ogniach? Ćwiczymy wszystko na sucho, z sprzętem ćwiczebnym. Później ćwiczymy wszystko sprzętem ogniowym, niepodpalonym. Później ćwiczymy sprzętem ogniowym w kostiumach. I na końcu ćwiczymy sprzętem ogniowym podpalonym w kostiumach. I czy trudno opanować naukę kręcenia pojkami? Pojki jako... pewnie wszyscy kuglarze, którzy mnie oglądają, uśmiechają się teraz, ponieważ pojki to jest podstawa i wiele osób zaczyna właśnie od kręcenia pojkami, czyli taką głowicą na sznurku, na łańcuchu. Nie. Żonglerki, pojek, kręcenia, żonglowania, grania, chodzenia na szczudłach może się nauczyć każdy, niezależnie od wieku, to zależy od predyspozycji osobistych, indywidualnych, tak jak z jazdą na rowerze. Żeby przygotować osobę, która chciałaby występować rzetelnie, miesiąc treningu jesteśmy w stanie przygotować ją do występu z ogniem. Oczywiście dalsze kształcenie jest jakby we własnym zakresie, każdy się rozwija, bo nie chodzi o ilość wymyślonych trików, która podobno według niektórych jest nieskończona. My się zatrzymaliśmy na pewnym etapie i uważamy, że jesteśmy fajni i już dalej nie ćwiczymy. Polega to na tym, że osoba wypracowuje swoją technikę, swój tak zwany flow. To już nie chodzi... Jeżeli chodzi o kręcenie pojami, to jest taka różnica między kręceniem dla siebie, a występowaniem. Przede wszystkim zwracamy dużą uwagę na kontakt wzrokowy z publicznością, na interakcję z publicznością, bo my nie występujemy dla siebie, nie chcemy występować, nie chcemy pokazywać wyćwiczonych godzinami trików na sali, bo to widz, ja bardzo przepraszam, jeżeli ktoś nie interesuje się tematem, nie widzi, czy ja zrobię 7 obrotów, czy zrobię 5, bo to będzie wyglądało z daleka, z 5, z 10 metrów tak samo. Znawca tematu będzie wiedział, że zrobiłem bardzo trudną ewolucję. Czasami najprostsze triki są najbardziej efektowne i efektywne. No, fajnie. A na zmianę teraz? To jest... Nie. My gramy dla ludzi, nie gramy dla siebie. Zupełnie innych trików, innych sztuczek używamy podczas spektakli, a innych podczas treningów, jeżeli kształcimy się osobiście, jeżeli nie pracujemy jako grupa. Jeżeli to są zawody kuglarskie albo pojedynki kuglarskie, w których bierzemy udział, wtedy przygotowujemy jak najbardziej i wtedy ja nie występuję przed publicznością, tylko występuję dla jury. I wtedy mogę się popisywać, patrzeć na ręce i skupić się maksymalnie na tym, co robię. Tak, my występujemy dla ludzi, chcemy być po prostu otwarci i na tym nam zależy. Czy zdarzył ci się jakiś groźny wypadek podczas spektaklu lub prób?
Mi osobiście groźny wypadek się nie przytrafił. To jest tak, zaczynając od nauki chodzenia na szczudłach, wysokich szczudłach, my przede wszystkim nastawiamy się na sukcesy i na zwycięstwa. Podejmujemy wyzwania i chcemy wygrywać. Także nie uczymy się upadać na szczudłach, nie ma takiej możliwości. Nie umiemy upadać na szczudłach, dlatego nie upadamy. Uczymy się trików na pamięć. Nasze ciało zapamiętuje ten ruch. Mogę rozmawiać z wami i w międzyczasie kręcić pojkami na przykład, albo żonglować proste kaskady. Ciało to pamięta. Wypadki zdarzają się, kiedy zawodzi sprzęt. Wiadomo, jeżeli ja mam ogień blisko twarzy, blisko włosów, wiadomo, że jest to niebezpieczne. Widz odbiera to jako coś niebezpiecznego. Raczej dzisiaj, jeżeli byśmy występowali, wypadki praktycznie się nie zdarzają. Kiedyś, jak zaczynaliśmy, zdarzały się bardzo często. Kupowaliśmy Cepan, bez reklamy, ale był skuteczny. I oparzenia od gorących łańcuchów, od gorących głowic miały miejsce. Spalenia brody, włosów, wąsów. Nie mówiąc o włosach na rękach, których po prostu w sezonie pokazów, czyli letnim, nie mamy wszyscy. Nie depilujemy się. Oprócz tego używamy odzieży ochronnej, którą mamy pod spodem. Także zawsze mamy dwie warstwy, mamy ochronne rękawice, a przede wszystkim sprzęt jest najwyższej jakości. Co jest dla was osobiście miarą sukcesu? Brawa, uśmiechy i duży samochód. Jasne, że uśmiechy. My jesteśmy artystami i występujemy dla braw. Miarą jest powtarzalność dobrych sztuk, bo jesteś taki dobry jak twój ostatni występ. To jeżeli mamy gorszy dzień, no nie ma możliwości. My jesteśmy na takim etapie i to jest ewaluacja naszych działań. Nasz ostatni występ, każdorazowo. Nie, no ja spełniony to myślę, że nie będę do śmierci, aż do końca. Chcemy co ciągle tworzyć. Wiadomo, cały czas się coś dzieje, kto się nie rozwija, stoi. Kto nic nie robi, cofa się. Jeżeli będziemy mieli jakieś pomysły, będziemy je realizowali, o tym zapewniamy. Bo determinacja mamy dużą i chęci, możliwości. Zaryzykowaliśmy. Ja zaryzykowałem całym swoim, nie powiem życiem, ale całym swoim życiem zawodowym, bo jestem doradcą politycznym z wykształcenia. Marketing i doradztwo polityczne skończyłem w Instytucie Politologii na UP w Krakowie. Wszystko przełożyłem właśnie na teatr uliczny, na pasję. Teraz porozmawiamy chwilę z aktorem Teatru Jednej Miny, Pawłem Kulikiewiczem. Powiedz, skąd twoje zainteresowanie ogniem i od kiedy to się zaczęło? Zainteresowanie ogniem zaczęło się jakieś 7 lat temu, kiedy razem z kolegami z podbloku właśnie zaczęliśmy, zobaczyliśmy kilka filmików, spróbowaliśmy swoich sił i bardziej się tym zaraziłem niż oni, mimo że założyliśmy grupę kuglarską Happy Fire, która działała właśnie na terenie województwa świętokrzyskiego. Jeśli chodzi o dalsze losy, no ja wyjechałem z Ostrowca, więc odłączyłem się od nich, przyjechałem do Krakowa. W Krakowie szukałem ludzi, odnalazłem właśnie tę salę na Wietora, to jest przy Sadowskim Centrum Kultury, gdzie zacząłem chodzić. Poznałem ludzi i tak właśnie wyszedł pierwszy pokaz, który robiłem w Krakowie, to była na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 2010 roku, gdzie poznałem Kubę. No i potem na różnych festiwalach spotkaliśmy się kilka razy, gdzie nasza znajomość się po prostu zawęziła i zaczęliśmy razem współpracować. Teatr to jest moja pasja i właśnie stąd mam wszelakie imprezy, na które właśnie jeżdżę z Kubą. Jeśli chodzi o zawód, jestem informatykiem, pracuję w zawodzie. Teatr traktuję po prostu jako wypełnienie wolnego czasu, jak wszelaki czas, który mogę poświęcić, z miłą chęcią to robię. Co ci daje występowanie w teatrze ulicznym? Satysfakcję. Lubię występować przed ludźmi, to jest uczucie, którego dla mnie się nie da opisać. Po prostu, ciężko powiedzieć, lubię.
czym się zajmujesz w teatrze ulicznym? Teraz w teatrze występuję razem z Kubą i całym zespołem. Zajmuję się właśnie fire show, animacjami z dzieciakami, ze starszymi. To w zależności od zlecenia dodatkowo, można powiedzieć, zajmuję się zapleczem pirotechnicznym i wszelakim okablowaniem. Teraz dążę do skonstruowania kilku narzędzi, które nam ułatwią pracę, czyli zdalne odpalanie wszelakich fajerwerków, żeby to podczas pokazu, że artysta, który będzie na scenie, będzie mógł sobie w danym momencie odpalić daną pirotechnikę tak, żeby było idealnie się wszystko to zgrało. Żeby nie musiał to robić dodatkowa osoba, która jest z tyłu gdzieś i do końca czasami nie wie, czy może odpalić, czy dana artysta nie jest za blisko na scenie. Wkłada współpraca tak prywatnie? Czy jesteście też przyjaciółmi, czy to... I z ilu... Nie lubimy się, spędzamy ze sobą za dużo czasu. Przepraszam, ja jestem rudy, jak on może nie lubić? Nie macie ze sobą jeszcze o czym rozmawiać? Początkowo mieliśmy, ale po 1200 km tak już się rozmowa nie klei, potem kolejne 1200 i potem 600, to już no... Nie ma o czym rozmawiać, ile można. Śpiewamy, mamy taki nieoficjalny zespół, który występuje tylko podczas jazdy samochodem i głośno śpiewamy. Teraz mamy kilka nowych płyt przygotowanych na trasę, także będzie o czym rozmawiać. Bo już wszystko nam się po prostu... Będzie o czym śpiewać. Dwa klastery płyt, oryginalnych oczywiście, w połowie. Jak się współpracuje z reżyserem? Czy jest wymagający? Wymagający. Jeśli chodzi o niektóre rzeczy, nie jest w ogóle wymagający. Mówimy, po prostu układa sobie choreografię, mówi, co mamy zrobić, ćwiczymy, jeśli coś nie idzie, no to zmieniamy układ i robimy tak, żeby było dobrze. A czy mamusia nie mówiła, nie baw się ogniem? Zawsze wszyscy mówią, żebym się nie bawił ogniem. Całą imprezę wszyscy mówią, żebym... Nie bawił się ogniem. I tak, i urosłem na drożdżach, i piłem mleko, i nie sikam w nocy. A co właśnie na ta rodzina, że wybrałeś akurat taką drogę życiową? Nie boją się o twoje zdrowie i życie? Nie, boją się, babcia boi się o to, że będę miał wypadek samochodowy, bo około 40 tysięcy kilometrów rocznie robię samochodem. I to po prostu po polskich drogach, także wiem, co to ryzyko. Jakie macie największe osiągnięcie? Co zaliczacie do swoich największych osiągnięć? Największym osiągnięciem był tegoroczny Sylwester, który zamknął nasz rok. Sylwester Miasto Żywiołów na rynku głównym w Krakowie, gdzie występowaliśmy przed morzem ludzi, co zrobiło na nas bardzo duże wrażenie. Jakie macie plany na przyszłość? Plany na przyszłość, chcielibyśmy grać po prostu, chcielibyśmy przeprowadzać akcje animacyjne, chcielibyśmy robić warsztaty i po prostu dostać się z tą naszą, z tym naszym spektaklem, z tymi naszymi pokazami po prostu pod strzechy do ludzi, do żywych ludzi, z którymi po prostu najfajniej się pracuje, najfajniej się gra. I gdzie można was zobaczyć? Gdzie nas zaproszą, tam chętnie przyjedziemy. Pracujemy cały rok, jeździmy cały rok, nieważne czy... Bardzo rzadko warunki nie pozwalają na przeprowadzenie imprezy. To bardzo rzadko i wtedy oczywiście dogadujemy się normalnie ze stronami, ale tak jeździmy cały rok, śnieg, upał, wszystko jedno. Może wkrótce zobaczymy się w Łukowie. Jeżeli nas zaprosicie, bardzo chętnie przyjedziemy w rodzinne strony. Zapraszamy. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy na nasz fanpage. Do zobaczenia. I prosimy to tak ładnie zmontować, żeby nie było głupot. Kuba, co z mieszkaniem, które mi obiecałeś, że zrobię na nie? Miałem kupić sobie chaty w grudniu tego roku w Krakowie.
kupimy Chryslera po sezonie. Będziemy... A co z moim mieszkaniem? Wiesz, jaki jest jedyny uczciwy sposób, żeby się dorobić mieszkania? Nie, nie, nieprawda. Chyba z bogatą jakąś. Nie? Pierwszy milion trzeba ukraść, potem się już samo zrobi. Bo jak kraść te miliony, jak żeni się to z księżniczkami. To trzeba najpierw być księciem.